czwartek w strefie Miedzi ruszyła przedsprzedaż biletów na mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Miedzią Legnica i Legią Warszawa. Już pierwszego dnia przedsprzedaży zainteresowanie było bardzo duże. Zaczęliśmy sprzedaż od godziny 12. Mam teraz godzinę 17, mam już ponad 200 biletów sprzedanych. Jest to wynik bardzo dobry, bo jeżeli podejrzewam, że tendencja będzie podobna przez następne dni. Najwięcej biletów pierwszego dnia sprzedano na Trybunę B, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Podobnie jest z sektorem rodzinnym. Jest takie większe chyba zainteresowanie też tym meczem. Tak odbieramy, idziemy rodziną całą, także będzie się działo. Na Lechu też byliśmy i było miło, bo wygraliśmy. Ile dzisiaj biletów pani kupuje? Bo słyszałem, że nie tylko dla siebie. 4. Tak, 4 bilety, jeden rodzinny i jeszcze teściu do tego. Kibice podchodzą do tego meczu jak do piłkarskiego święta. Ich zdaniem takiego wydarzenia po prostu nie można przeoczyć. W ten jeden konkretny dzień piłkarskiego święta trzeba być w Legnicy, trzeba być na stadionie i pomóc naszym w odniesieniu dobrego rezultatu. Bilety w przedsprzedaży można kupić w okazjonalnych cenach. Tuż przed meczem będą one droższe. Zainteresowanie spotkaniem jest tak ogromne, że nawet pracownicy strefy Miedzi zachęcają do nieodkładania zakupów na ostatnią chwilę. Bardzo prawdopodobne, że jednak miejsca się skończą przed zakończeniem przedsprzedaży, więc radziłbym, żeby legniczani się spieli i przyszli tutaj jak najszybciej jednak po te bilety. Póki jeszcze jest przedsprzedaż, gdzie jeszcze zaoszczędzą sobie pieniądze. Mecz Miedzi Legnica z Legią Warszawa w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zostanie rozegrany 24 września o godzinie 17:45. Warto tego dnia być na stadionie i wspierać głośnym dopingiem piłkarzy Miedzi walczących o kolejną rundę tych rozgrywek.